Wojsko i sztab generalny są od tego, żeby planować różne warianty. To może tak minister Błaszczak uważa, że się zaplanuje zwycięstwo, coś takiego mówi czasami. Zaplanuje się zwycięstwa, to będą zwycięstwa, tak? To we wrześniu 1939 roku też musimy zaplanować, że pokonamy Niemcy i Związek Radziecki, tak? Papier jest cierpliwy. Natomiast dobry sztab generalny ma plany na każdą ewentualność. Świetne, niech one się tylko dzieją, ale też i na złe musi mieć plany. No, wojna to jest poważna sprawa, a nie audycja w TVP Info, gdzie koniec jest przewidziany.